Z jednej strony jest to naturalny twórca. Trójka po prostu żyje po to, żeby tworzyć. Nieważny jest cel następny. Trójka ma przyjemność, albo powinna sobie przypomnieć o tym, że ma przyjemność stworzenia i oddawać się temu tak często, jak tylko to jest możliwe. Niektóre trójki przepięknie malują, inne piszą wiersze, jeszcze inne piszą książki. To jest super dla trójki. Trójka to urodzony zdobywca. Bardzo często jest tak, że dla trójki nie ma rzeczy niemożliwych. Kapryśny uwodziciel. Bardzo często jest tak, że trójka ma problem w związkach, bo sama nie wie, czego chce. A z drugiej wydajecie się często kapryśne, wręcz takie jak rozpieszczone małe dziecko.